Martyna Lewandowska-Oliwa, witam i zapraszam na wywiad z Czesławem Najmowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Czas na autoprezentację. Na wypowiedź ma Pan 2 minuty. Zaczynamy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prywatnie 57 lat. Jestem absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej. Jestem trenerem drugiej klasy. Jestem nauczycielem dyplomowanym. I prywatnie jestem ojcem 3 dzieci, mężem żony Elżbiety, szczęśliwym dziadkiem 3 wnuków. Jeśli chodzi o sprawy dalej wykształcenia, otóż jestem absolwentem szkoły Uniwersytetu Rzeszowskiego, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, również absolwentem i studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Teraz jeśli chodzi o pracę zawodową. Jestem pracownikiem od zawsze oświaty. Byłem nauczycielem w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie jestem nauczycielem szkoły Zespołu Szkół Salezjańskich. Jeśli chodzi o karierę zawodową, to byłem nauczycielem przedmiotów zawodowych, kierownikiem szkolenia praktycznego, a później z racji pasji zostałem nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem lekkiej atletyki. Jeśli chodzi o pracę samorządową, jestem doświadczonym samorządowcem od 1999 roku w Radzie Powiatu przez 8 lat i od 2006 roku do teraz w Radzie Miejskiej. Pełniłem funkcję członka zarządu, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w powiecie, natomiast w mieście przez 6 lat byłem przewodniczącym Rady Miejskiej. Jeśli chodzi o moją pasję i życie społeczne, to Szanowni Państwo, byłem przedstawicielem wielu stowarzyszeń, prowadziłem wiele sekcji, a prywatnie jako sportowiec osiągałem dobre sukcesy w lekkiej atletyce, w maratonie. Przejdźmy do pierwszego pytania. Przypomnę, że na odpowiedź ma Pan 1,5 minuty. Wiele mówi się o zadłużeniu miasta. Jakie podejmie Pan działania, żeby poprawić kondycję finansową Ostródy? Panie redaktor, Szanowni Państwo, jest dużo takich działań i one, najprościej ujmując, to powinno się zwiększyć dochody i ograniczyć wydatki. Zadłużenie rzeczywiście jest w tej chwili około 55 milionów. Na koniec roku będzie 49, ponieważ spłacimy za tę transzę. I w jaki sposób osiągnąć te dochody, zwiększyć dochody? Jest duża możliwość, ponieważ należy dokonać pewnej analizy struktury dochodów i formy, w jaki sposób te dochody zwiększać. Wydatki. Wydatki rzeczywiście to jest też duża pozycja, ponieważ je trzeba zracjonalizować, trzeba zrezygnować ze zbędnych wydatków. Natomiast wiele ze zbędnych wydatków i próbować w jakiś sposób gospodarski podejść do zarządzania miastem. Miasto jest dużym przedsiębiorstwem i jest możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Przecież do tej pory spółki nie dawały żadnej dywidendy, a powinny. Szanowni Państwo, również oszczędności trzeba zacząć i zacznę od siebie. Po prostu nie będę musiał starać, będę prosił, aby nie mieć maksymalnych dochodów i również prezesi spółki, żeby też po prostu troszeczkę swoje pobory obniżyli. Czas minął, ja tylko przypomnę, że musimy przestrzegać 1,5 minuty. Dobrze. Drugie pytanie. Jak powinien według Pana wyglądać budżet na przyszły rok? Czyli w jakich sektorach będą wprowadzone cięcia kosztów? Szanowni Państwo, na pewno to, co już wspomniałem, zaczniemy oszczędności od siebie, ale głównie chodzi o to, żeby te dochody były, wpływały do budżetu miasta, a one powinny wpływać z tego względu, że jednak miasto ma duże możliwości, ale te podatki nie są w właściwy sposób kontrolowane i ściągane. Bo chociażby, weźmy, nieduża to pozycja, ale wprowadzaliśmy opłatę klimatyczną i uważaliśmy, że dużo pieniędzy płynie nam z tego tytułu. No niestety tych pieniędzy jest coraz mniej. Okazuje się, że
aby zaoszczędzić pieniądze, również musimy żyć oszczędnie. Nie możemy wydawać tych pieniędzy na lewo i prawo na rzeczy niepotrzebne. One muszą trafiać tam, gdzie powinniśmy je w jakiś sposób uczciwie spożytkować. Chodzi w dalszym ciągu, jeśli chodzi o ten budżet, to należy ożywiać gospodarkę poprzez wprowadzanie tych pozycji, które będą przynosiły nam dochody. Jaką zamierza Pan prowadzić politykę w kwestii tworzenia nowych miejsc pracy? Rzeczywiście, najwięcej uwagi poświęcaliśmy w kampanii wyborczej temu problemowi i tutaj należy w jakiś sposób wspierać lokalny biznes, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, jak również nie rezygnować z wielkich przedsiębiorstw. Głównymi zachętami to mogą, żeby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i zwiększania miejsc pracy, to należy im dokonywać wielu ułatwień. I panie redaktor, opłaci się nawet, może to zabrzmi populistycznie, że zmniejszać podatki, bo to pośrednio wróci do nas, ponieważ większa ilość miejsc pracy spowoduje to, że będziemy mieli większe dochody z PIT-u. Jeśli firmy zachęcimy i będą inwestowały w Polsce i rejestrowały swoje firmy w Ostródzie, wówczas też będzie więcej podatków z PIT-u. Podkreślę, że w ostatnich latach, a to świadczy o kondycji przedsiębiorstw, z CIT-u, ponieważ ostatnio ten podatek spadł do rzędu 800 tysięcy, a wcześniej już było ponad 22 miliony, ponieważ przedsiębiorcy, jednak ci najwięksi, się wyprowadzili z Ostródy. Także jest dużo, dużo sposobów na poprawę tej sytuacji. Czy w przyszłorocznym budżecie wystarczy środków na pomoc najbiedniejszym Ostrudzianom? Panie redaktor, to co powiedziałem, jeśli będziemy zracjonalizujemy wydatki, jeśli ograniczymy takie wydatki zbędne, bo na przykład na promocję wydajemy ogromne pieniądze, na robienie wszelkiego rodzaju imprez, które nie do końca są potrzebne. My musimy wszystkie środki i siły zmobilizować tak, abyśmy próbowali do Ostródy sprowadzić jak najwięcej przedsiębiorców, prawda? Również należy aktywizować pewne działania i tutaj chodzi konkretnie o ożywienie specjalnej strefy ekonomicznej, również chodzi o robienie parków technologicznych, ponieważ tak jak obserwuję, Polska Wschodnia, ta część i województwo warmińsko-mazurskie no, mocno odbiegają od województw zachodnich i dlatego wszystko trzeba robić, abyśmy tutaj w jakiś sposób to ożywiali. Jak Pan ocenia funkcjonowanie spółek miejskich i czy potrzebne są w nich zmiany? Spółki miejskie funkcjonują nie najgorzej, z tym, że są pewne patologie, które widzę. Głównie tutaj chodzi o nowo utworzoną spółkę Żegluga Ostródzko-Elbląska, którą zaczęto, pierwsze kroki, jakie poczyniono, to ustalono wysokie pensje prezesowi, następnie zatrudniono wielu dyrektorów, a to jednak przy naszej trudnej sytuacji gospodarczej, no jednak ludzi to drażni. Są spółki pozostałe, działają, funkcjonują dobrze, ale muszą też wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieście i uważam, że powinny wypracować dodatkowe środki, dywidendy, które powinny spływać tutaj. I jak już wspomniałem, no oszczędności zacznę od siebie i również nie może tak być, że prezesi spółek zarabiają więcej od właściciela, a właścicielem w tym wypadku jest burmistrz. Jest to po prostu dalece takie nieracjonalne. I szanowni państwo, pani redaktor, no jeszcze wiele rzeczy trzeba w jakiś sposób zracjonalizować, zreorganizować, bo jednak jeszcze czeka nas jedna spółka, jeśli chodzi o sprawy sportowe. Miasto ma kłopoty z finansowaniem oświaty. Jak zamierza pan rozwiązać ten problem i co ze szkołą podstawową numer 5? A to właśnie dlatego się między innymi spotykamy, ponieważ gdyby nie sprawa oświaty szkoły podstawowej numer 5, prawdopodobnie byłoby referendum.
otrzymujemy 20 milionów subwencji, a wydajemy na oświatę 28 milionów, więc te brakujące pieniądze trzeba znaleźć. Z tym, że od razu powiem, szkoły i obiecuję Państwu, że one będą funkcjonowały przez te najbliższe 2 lata jako szkoły samorządowe. Nie będę robił żadnych oszczędności, bo tych oszczędności trzeba szukać wszędzie, ale nie akurat w oświacie. Jest trudna sytuacja finansowania oświaty z tego względu, że państwo nakłada na nas bardzo duże zadania, natomiast nie finansuje je w sposób rzetelny, bo subwencja, która wpływa, ona akurat ma wpływ, nawet nie wystarcza na pobory, natomiast na pozostałe rzeczy trzeba z dochodów własnych. Wrócę jeszcze do zarządzania szkołami. Zanim się przystąpi do tego, co próbował zrobić mój konkurent ze szkołą podstawową numer 5, czyli ją likwidować, trzeba było najpierw zacząć od zmian w zarządzaniu tym. Konkretnie mówię o dyrektorów, którzy powinni zrobić plan naprawczy i dopiero później przystępować do następnych ruchów. Oświata jest jednym z ważniejszych zadań naszego samorządu. Jak miał Pan pomysł na funkcjonowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i Ostrudzkiego Amfiteatru? O właśnie, wrócę teraz do tych spraw związanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Amfiteatr troszeczkę jakby będzie nie w tym sektorze. Otóż, panie redaktor, szanowni państwo, należy stworzyć spółkę Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji, które by zarządzało całą infrastrukturą sportową. Dlaczego? Dlatego, że tylko w jednym ręku zgromadzone wszystkie sposób centrum zarządzania w jednym ręku i wówczas można to bardziej racjonalnie wykorzystać. Oczywiście jesteśmy związani troszeczkę z sytuacją, jeśli chodzi o zarządzanie tymi obiektami, tymi inwestycjami, ponieważ one muszą, korzystaliśmy ze środków zewnętrznych, środków unijnych i w zaleceniach jest to, aby prowadził operator zewnętrzny. I takim operatorem zewnętrznym może być również spółka Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Natomiast jeśli chodzi o amfiteatr, to amfiteatr powinien znaleźć się w strukturach Centrum Kultury i każdy się powinien zajmować swoją działalnością i powinien robić to, co najlepiej umie. Na pewno potrzebni są dobrzy, sprawdzeni menadżerowie i o takich będę zabiegał. Przejdźmy do następnego pytania. Jaką ma Pan wizję na dalsze funkcjonowanie Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji? To już praktycznie odpowiedziałem na to pytanie, bo tu chodziło o to restrukturyzowanie tego wszystkiego. Mówię, ma to być tak prowadzone, abyśmy w jakiś sposób było tak zarządzane, abyśmy nie musieli do tego nadmiernych ilości pieniędzy przeznaczać, ponieważ powinny one się znaleźć w innym miejscu. Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji również powinno wspomagać funkcjonowanie różnych sekcji sportowych, być takim koordynatorem całej działalności i funkcjonowania. Również w ramach Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji i to należy również wziąć pod uwagę, jak aktywizować środowiska sportowe, jak godzić, jak koordynować wszelkie działania z wszelkimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obrębie sportu. I takim myślę, że nie odstąpię również od takiego utrzymania doradczej Rady Sportu, która będzie takim ciałem doradczym dla burmistrza. Jak ocenia Pan promocję Ostrudy w ostatnich latach i czy to były dobrze wydane pieniądze? A druga część pytania brzmi, czy przewiduje Pan kontynuowanie retransmisji sesji Rady Miasta? Pani redaktor, szanowni państwo, w swoim programie, w różnego rodzaju publikatorach zajmowałem się tą tematyką. I biuro promocji będzie połączone z wydziałem, będzie działało w strukturach Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego i będzie jego głównym zadaniem promowanie samorządu miejskiego, promowanie warunków, aby sprowadzać do Ostrudy jak najwięcej inwestorów.
Natomiast podstawową jego wadą było to, że ono się zajmowało organizowaniem imprez, współorganizowaniem imprez i promowaniem władzy. Naprawdę, szanowni państwo, my, jako, ja jako burmistrz, będziemy najmniej w mediach, a najwięcej przy biurku, przy którym będę pracował po to, aby móc do tego miasta sprowadzić jak najwięcej inwestorów i spowodować to, aby poświęcać czas dla samorządu i dla mieszkańców, a nie tylko zajmować się swoją osobą. W razie ewentualnej wygranej, kogo powoła? Jeszcze podam, jeszcze jest troszeczkę czasu. Przepraszam. Jeśli chodzi o retransmisję Rady Miejskiej. Pani redaktor, naprawdę one powinno być, jest to, należy się to mieszkańcom, ponieważ jest to wiedza, którą przekazują i uzyskują mieszkańcy od państwa. Jest to wiedza pełna, ponieważ są to transmisje bezpośrednie. W razie ewentualnej wygranej, kogo powoła pan na swojego zastępcę, a kogo na sekretarza miasta? Odpowiem tak, nie chciałbym dzielić skóry na niedźwiedziu. Na pewno większość się z państwa domyśla. Wokół mnie są takie osoby i myślę, że będą to ludzie, którzy będą służyli miastu, będą uzupełniali to, czego w jakiś sposób człowiek, czego ja nie potrafię. I na tym to polega, że to będzie taka gra zespołowa. Na pewno będziemy robili wszystko, aby ten zespół powodował to, że będziemy rozumiani przez mieszkańców, przez Radę Miejską, przez pracowników Urzędu Miejskiego. Ostrudzianie również mają pytania do kandydatów. Oto pierwsze z nich. Mam pytanie do kandydatów odnośnie klubu sportowego Sokół. Chciałabym się dowiedzieć, czy kandydaci mają jakiś konkretny plan na to, żeby wspierać nasz ostrudzki klub sportowy, po to, żeby mógł się lepiej rozwijać, przez co lepiej promował Ostróda. Szanowni państwo, ja z racji tego, że całe życie jestem sportowcem, sport uwielbiam i aż się boję, żeby mieszkańcy nie pomyśleli, że będziemy tylko wszyscy biegać, wszyscy zajmować się sportem, a nie czymś innym. I dlatego uważam, że wiem, jak to robić. Klub sportowy Sokół jest wspierany bardzo przez samorząd. Rada Miejska i burmistrz wyjątkowo się starają o to, aby te środki wpływały, ale to nie może tak być, nie może tak być, abyśmy byli jedynym i głównym sponsorem. Powiem tak kolokwialnie, jest to dobra sprawa i interes dla miasta, jeśli my przekazujemy dotacje i na przykład 10 tysięcy czy 100 tysięcy złotych, akurat w wypadku klubu sportowego Sokół jest to suma około 200 tysięcy złotych, żeby również znaleźć sponsorów, którzy drugą taką część dołożą i wtedy ten klub sportowy będzie funkcjonował prawidłowo. Również mam plan, w którym chcę sport dzieci i młodzieży przenieść do szkół. Są klasy sportowe, ale one powinny być bardziej sprawnie zarządzane, aby ci młodzi ludzie, którzy zaczynają szkołę podstawową, przeszli przez szkołę gimnazjalną i można w porozumieniu z powiatem również myśleć o szkołach ponadgimnazjalnych. A teraz czas na drugie pytanie, również od mieszkanki Ostródy. Może mam takie pytanie, czy na pewno będzie kino w Ostródzie, gdyż to by się na pewno przydało mieszkańcom, gdyż jest dużo dzieci, bardzo by się to przydało typowo bajki, nie musiałoby być duże sale, na przykład malutkie, także czy będzie kino w Ostródzie, to jest jednak coś, co doda rozrywki, bo to naprawdę nie ma co robić. Szanowni państwo, kino w Ostródzie już miało być, bo przekazując teren na placu Jana Pawła, inwestor obiecywał, że takie kino będzie. No niestety, prawo własności prawem świętym, sprzedaliśmy tą działkę, no słyszę teraz, że kina nie ma. Będziemy zachęcali, bo mamy tereny. Jeśli się zgłosi inwestor, który będzie chciał wybudować takie kino, naprawdę stworzymy takie warunki. Jeśli chodzi o rozrywkę, no to szanowna pani, bo akurat tu się mieszkanka zwracała. No, nasze miasto jest piękne do rozrywek i
Tutaj zachęcałbym do uczestniczenia, korzystania z obiektów wszelkich naszych, jak również do korzystania z pięknego parku. I tu chcę obiecać Pani i Państwu, że akurat jak zostanę burmistrzem, to ten park zostanie otwarty dla wszystkich. Już nie trzeba będzie płacić tej przysłowiowej złotówki, bo park uważam, że powinien być miejscem otwartym. To było już ostatnie pytanie, a teraz ma Pan 60 sekund na podsumowanie. Szanowni Państwo, zbliża się powoli czas, że byście zadecydowali, kto ma rządzić przez najbliższe 2 lata, a może jak dobrze będzie, to i przez następne 4. Jest to czas przerwanej kadencji. Niedobrze się stało, że poprzedni burmistrz nie dogadał się ze społeczeństwem i to społeczeństwo zaprotestowało. Uczestniczyłem też w tej walce politycznej, ponieważ jako radny, jako przewodniczący Rady Miejskiej upominałem pana burmistrza, aby traktował mieszkańców bardzo poważnie, żeby służył im, a jednak on wybrał inną drogę. Niepotrzebne było właśnie to. Szanowni Państwo, zachęcam do głosowania i proszę o głos 28 października. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. 28 października odbędzie się druga tura wyborów na urząd burmistrza miasta i to mieszkańcy Ostródy zadecydują, kto zostanie jego burmistrzem. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.